Cześć, witam Was w moim kolejnym filmiku. Na tym filmiku porozmawiamy o naszych nowych drzwiach firmy Weekend. Czyli jak widzicie, niesamowicie się prezentują. Są to drzwi z boczną dostawką i górną. Drzwi z tymi dostawkami mają szerokość 130 cm, 230 cm na wysokość 240 cm. Co mogę jeszcze o nich powiedzieć? Widzicie, jeszcze wszystkich folii nie pozrywałem, gdyż będę ocieplał. Jednak prawdopodobnie pozrywam te folie, gdyż później odchodzą gorzej. Jednak tutaj pod balkonem to jest cień. Szyby wybraliśmy lustro weneckie. Czarne klamki, oczywiście wszystko za dodatkową opłatą. Listwy wewnątrz ramek również czarne za dopłatą. Pod drzwiami zostało zamontowane poszerzenie systemowe z klinarytu, gdyż uważam, że to jest najlepsze poszerzenie. Może wejdziemy do środka teraz. Zobaczcie, jak to wygląda w środka. Próg jak jest wąski. Szczoteczka. Trzy zamki. Trzy bolce. Dobrze, może zamkniemy i zobaczycie, jak jest widno w środku i co widać w środku. W środku będzie dzięki tym szybkom bardzo widno i jeśli ktoś przyjdzie do nas w dzień, to my będziemy tę osobę widzieli, a ktoś inny nas nie będzie widział. Jednak w nocy lustro weneckie sprawia, że po prostu będziemy się widzieć nawzajem z jednej i z drugiej strony, jak światło się zapali w środku pomieszczenia. Naprawdę niesamowicie te drzwi się prezentują i opłynnie to wygląda. Oczywiście tu jest gałka do zamykania bez klucz, system jednego klucza w tych drzwiach występuje, jednym kluczem u góry i u dołu otwieram zamki. Tutaj wcześniej wymurowałem próg, podniosłem troszkę i to będzie strepem dochodziło dotąd, tak że nie będzie strefy przemarzania. Idziemy teraz zobaczyć próg, jak wygląda próg z klinarytu. No zobaczcie, tak wygląda, są trzy takie warstwy, a nawet pięć, tak dwie cieniutkie 3 mm takie osłonowe. W środku to jest taka piankowa warstwa, to nie wiem co jest. Mega jest ten próg. No. Idziemy teraz, zobaczymy drzwi kotłowni. Jak wyglądają. Drzwi były wczoraj wstawiane. Zamykamy je oczywiście poprzez delikatne trzaśnięcie. Kotłownie również mamy drzwi Weekendu. Zobaczcie, oczywiście kolor tych drzwi to Winchester pod okna. Również czarne klamki za płato. Osłony na zawiasy. No już tych drzwi nie będę otwierał, gdy nie wziąłem ze sobą kluczy. Zobaczmy jeszcze z przodu te drzwi. Jeszcze opowiem coś może o futrynie. Futryna w tych drzwiach to Termo Premium. Jest to futryna średniej klasy. Myślę, że będzie w porządku, nie będzie przemarzało. Także
Tyle miałem wam do powiedzenia odnośnie tych drzwi. Mam nadzieję, że troszkę rozjaśni wam się. No i tyle. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, no i do zadawania pytań. Chętnie odpowiem na każde pytanie. Także na razie, cześć.